Siemaneczko, z tej strony Vair i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pocket Mirror. Bardzo cieszy mnie to, że pod pierwszym odcinkiem było tyle lajków. Dało mi to motywację, żeby nagrywać tę grę częściej, tak samo jak Wadanuharę. Okej, masz lustro? I guess. W porządku, po prostu proszę, bądź ostrożna. Wiedziałem, że to pułapka. Twój śmiech jest jeszcze głupszy od śmiechu Takano z Higurashi. Zabieram sobie to, dzięki wielkie. Nie, proszę, oddaj mi je. Jak wiele zrobisz? Zrobię wszystko, proszę, oddaj mi je. O, jak miło z twojej strony. Na pewno przyjmę twoją ofertę w takim razie. Jestem już zmęczona tym, że się na mnie gapią. Rozkazuję ci odebrać tej kobiety lewe oko, jeśli chcesz żyć. Odmów, a zabiorę twoje. Co robić? Przepraszam, ale chyba muszę to zrobić. Sorry. Przepraszam. Przeklinam cię, Annalise. Co jest? What? A, zabiła nas, bo odebraliśmy jej oko. Ładny game over. Jest piękny. Okej, podejście drugie. A, lecimy! O shit, chyba obrałem dłuższą drogę. Shit! Fuck! Okej, żyjemy. Easy. Calculated. Zdobyliśmy niebieską gałkę oczną, wspaniale. Okej, więc zapiszmy sobie. I wracajmy po nasze lusterko. Zdaje mi się, że coś tu się zmieniło. Zrobiło się ciemno, prawda? Teraz to zrobiłaś. No cóż, mi się tu podoba. Jest tu nawet ładniej niż przedtem. Witaj, masochistyczna dynio. Miałaś jaja, żeby odciąć jej gałkę oczną. Weź mnie za swojego fana numer jeden. No cóż. Czasami winni są bardziej, znaczy wystarczająco szczęśliwi, żeby uciec bez ran. Życiowe. No cóż, w Polsce więc większość ludzi w pewnym wieku depcze po sobie nawzajem, żeby tylko mieć lepiej. Takie życie. Okej, więc najpierw zobaczmy co tutaj. Poświęcenie. Obraz został rozerwany na strzępy. Kobieta, kiedy kiedyś tutaj była, już nie jest rozpoznawalna. Przepraszam. Zasłużyła sobie. Od teraz ja będę zawsze numerem jeden. To niemożliwe. Tutaj, możesz odebrać swoją małą zabaweczkę z powrotem. Okej, fuck logic. Szansie. Idziemy sobie. Wszyscy się z nas śmieją. Chyba szczelne. Okej, idziemy. A więc zapiszmy. I chodźmy dalej. Tak, tak. Proszę bardzo. Gałka oczna. Smacznego. Tobie również damy. Proszę bardzo. Będziemy nas zawsze wdzięczni, panienko. Nie ma za co. Czemu jest tak ciemno? Kompletnie nic nie widać. Halo? Okej, chodźmy wzdłuż ściany. Cześć, Dynio. Czy wiedziałaś, że ludzka głowa pozostaje przytomna od 15 do 20 sekund po ścięciu? Nie. Znaczy wiedziałem, że na pewno zostaje przytomna przez jakiś czas, ale nie znałem dokładnego czasu. W każdym razie mam nadzieję, że ta informacja nigdy im się do niczego nie przyda. Dobranoc. O, ktoś wskazuje nam drogę za pomocą keczupu. Jak to miło z całej osoby strony, podążajmy zatem. Co to było? Halo? O. Zdobyliśmy Messer und Gabel. Tutaj jest literka I, wybita, wyryta z tyłu widelca. Co to jest? Nigdy nie widziałeś sztućców? Oj, biednaś. Dobra,
Chodźmy dalej. Jest tak ciemno, nie widzę zbyt dokładnie. Bardzo pięknie tutaj, podoba mi się. Zdobyliśmy światło, jej! Cześć. Ciemność jest miejscem, w którym czuję się najbardziej komfortowo. Nie zada żadnych pytań i nie spróbuję zrozumieć cię również. Zrobiliśmy Pumpkin Charm. Dziękóweczka. A więc to jest jedna z tych gier, w których musimy klikać na wszystko, żeby zrobić kompletny explore. Nie wiem w sumie po co są te czarmy, ale chyba tym więcej, tym lepiej, więc... Rozejrzyjmy się najpierw porządnie, zanim tutaj cokolwiek zrobimy innego. Te drzwi nie są prawdziwe, one są namalowane na ścianie. Okej. Może to i lepiej. Nie wydawaj dźwięku, wszyscy śpią. Och, przepraszam. Jest tu cokolwiek? Kominek? O, zdobyliśmy kolejny Pumpkin Charm. I została nam jeszcze notatka na ścianie. Jakiś tam Royal Apple Strudel, Caramel Pumpkin Pot, The Cream, Marvelous Dream Bake, dobra, nieważne. To wygląda na takie pyszne. Tutaj jest nawet Apple Strudel. Przepraszam. Co tu się odwala? O, przyjęcie. Zaprosiliście mnie na przyjęcie niespodziankę. To z miło z waszej strony. Czy ktoś tu siedzi? Co za nieostrożność. Zachowuj się, ty niemiła dziewucho. Przepraszam. Tak długo jak nauczyłaś się swojej lekcji. No cóż. Przyjęcia królowej są najlepsze. Będę jeść, aż wybuchnę. Jestem w dobrym humorze dzisiaj, więc możesz to sobie wziąć. O, zdobyliśmy kolejny Pumpkin Charm. To jest nasza jedyna szansa, żeby spotkać się razem w ten sposób. Jestem naprawdę wdzięczny naszej królowej. Nie wiem, co znaczy tanning. W każdym razie on coś tam tanning ostatnio. Czy myślisz, że to zadziała? Nie wiem, bo nie wiem, co to znaczy, sorry. Ja naprawdę nie mogę się doczekać specjalnego Deluxe Dessert. Wszyscy o tym mówią. Ja przyszłam tutaj tylko dla Pumpkin Flan. Bo to jest tyle słów, których ja kompletnie nie czaję. To niedobrze. Zielony i pomarańczowy to jest tak okropna kombinacja. Chciałbym, żeby moje liście były różowe. Okej. Nienawidzę osoby, która zrobiła to na mojej twarzy. Ja jestem naprawdę smutną dynią. Nie chcę się śmiać cały czas. Jestem taka głodna. Chciałbym, żeby przyjęcie już się zaczęło. Nasza królowa jest najmilszą osobą, jaką mogłaś kiedykolwiek spotkać. Jest wspaniałym, prawdziwym aniołem, sorry. Okej. Usłyszałem, że królowa przygotowuje jakąś niespodziankę dla nas wszystkich. Jestem tak podekscytowana. Jestem tutaj tylko po to, żeby umilić czas królowej, coś takiego, a nawet nie lubię tych ludzi. Naprawdę cieszyłabym się, gdyby ci goście przestali gadać. Moja głowa boli. Czemu na tym przyjęciu są same kobiety? To jest dyskryminacja mężczyzn. O nie, mi się to nie podoba. Czy to jest co? Halo? Shit. Ja naprawdę lubię naszą królową, jest naprawdę miła. Masz zamiar pokazać się w ten sposób? Ha, śmieszne. Ty niemiły dyniu, zniszczę cię. Kurde, coś pominąłem. Jeszcze raz. Tak jakbym kiedykolwiek miał z tobą pogadać ponownie. Możesz się zmienić w ciasto dyniowe. W ogóle mnie to nie obchodzi. Okej, ci się kłócą? Dobra, no to... Siadajmy. Jej, krzesło przesuwa się samo. To na pewno jest normalne. No nie mówcie, że wyjdzie z pomalowanych drzwi. What the fuck? Dzień dobry wszystkim i dziękuję wam bardzo za to, że przyszliście na nasze przyjęcie. Mogę już stąd wyjść? Nie podoba mi się to już. Nie lubię takich klimatów. Powinniśmy celebrować przybycie naszego gościa toastem. Edgelietę. To jest ta z rysunku z pierwszego odcinka. Lalka Regina. Przyprowadźcie deserki. O, fajnie, nagle się wszystko pojawiło na stole, fuck logic. Ona patrzy na mnie. I kim ty jesteś? Ja jestem... Cisza! Co możesz tutaj robić? Cisza! Ona jest taka sama jak Excalibur!
Jest tylko jeden sposób, by się dowiedzieć. Odpowiedz prawidłowo, a będziesz mogła zostać, ale jeśli odpowiesz źle, wszyscy wiedzą, co się wydarzy. Oprócz ciebie oczywiście, ponieważ to horror. Poczekaj, proszę ja! Szysz! Powiedz mi, mała dziewczyno, co będzie moim zamówieniem na dzisiejszym przyjęciu? Więc... nie wiem. Po raz kolejny trzeba będzie sprawdzić wszystko. Okej, tutaj jest na czerwono jakiś Secret Deluxe Dessert. Speciality Secret Deluxe Dessert. To jest bait, to na pewno nie jest dobra odpowiedź. To musi być bait. Okej, ci się dalej kłócą, bawcie się dobrze. No, oni nie zmienili dialogów. Świetnie. Może pogadajmy jeszcze raz z tymi ludźmi. Rozpocznę dietę zaraz po przyjęciu. Przyjęcia królowej są najlepsze. Będę jeść, aż wybuchnę. To by się nic nie zmieniło. Ciężko ci się zdecydować, panienko. Ach, tak. Czy chcesz porady? Może wskazówkę? Pewnie. To na pewno nie jest... to na pewno nie są ulubione ciastka królowej. Dziękuję, panienko. Aha, czyli to są ciastka królowej. Dobra, dzięki. To wiadomo, wszystko to jest horror i ona na pewno nas okłamuje, żeby zrobić z nas spaghetti. Więc... które to jest? Myślę, że to jest... mój Boże, ile opcji. Twoje ulubione jakieś tam ciasteczka. O! Czy odpowiedziałam dobrze? Widzę, że nie jesteś tak ignorancka, na jaką wyglądasz. Dziękuję wam wszystkim, że wzięliście udział na moim specjalnym przyjęciu. Mam nadzieję, że zobaczę was ponownie na dzisiejszym przyjęciu tańca. I co do ciebie, moje dziecko. Jesteś zaproszona również. Ja na pewno będę bardzo się cieszyć, że taka mądra dziewczyna pojawi się na moim specjalnym wydarzeniu. Dziękuję. Powinnam już odejść. Jej, nie zrobili z nas spaghetti. I dalej wydajesz dziwne dźwięki, gdy chodzisz. Mogę stąd już wyjść? Aha. Okej. Okay. Halo? Jakiś biały slime, mixture lights. Jakieś tam ciasteczka, bodajże babki się rozpadły, zostawiając jakieś maziaste coś. Okej. Okay. Tu nie można nic zrobić. Czy nie jesteś szczęśliwa? Nawet zostałaś zaproszona na przyjęcie królowej. Chciałbym pójść również. Albo chciałbym. Jakiś tam wcześniej krem zmienił się w czarną, matową teksturę, czy co to tam było? Nie wiem, nie przeczytałem za bardzo. Królowa Giulietta wyglądała tak pięknie jak zawsze. Czy wiedziałaś? Królowa Giulietta położyła te świece obok mnie, ponieważ wie, że jest mi zimno. Czy ona nie jest miła? Rozumiem, ona naprawdę jest miła. Co z tego, że chciała prawdopodobnie zrobić z nas spaghetti albo coś jeszcze gorszego? Niegdyś złoto-brązowe jabłko. Teraz jest czarnym slime i coś tam. No dobra, generalnie wszystko zmieniło się w czarną maś. Jeszcze tylko to. Co za szkoda. Tutaj coś jest, w tym cieście. Zdobyliśmy zardzewiały klucz. Wspaniale. Chciałbym pójść na przyjęcie. Znaczy być częścią przyjęcia. Szkoda, że zostałem ustawiony twarzą do ściany. But for you, my friend. Królowa Giulietta jest taka piękna. Szkoda, że nigdy nie będę miał z nią szansy. No cóż, takie życie. Samotność staje się twoim największym przyjacielem po krótkiej chwili. Najtrudniejszą częścią jest przyzwyczajenie się do jej obecności. Odsuń się ode mnie, nie mogę spać w ten sposób. Zamknij się, ty jesteś tym, który jest zbyt blisko. Czy wy się kiedykolwiek dogadacie? Wątpię. Okej, no to jeszcze świeca, kominek, ten dzbanek, to coś, fotelik. Tu już czytaliśmy i zostało nam to coś. Zdobyliśmy małą butelkę i tam pisze, wypij mnie, raczej wątpię, nie skorzystam. Nie jest zamknięte, wspaniale, już nie wrócimy. Możliwe, że zostawiliśmy jakieś pumpkin charmy z tyłu. Peszek. One są takie malutkie, tak samo jak to pomieszczenie.
Nie zmieszczę się. Okej, Alicja w Krainie Czarów. Wypijemy, zmniejszymy się i wszyscy będą szczęśliwi. Mała butelka. Co się stało? Na przy takim wzroście to nawet miałby sens. Wszystko stało się większe. Co tu się odwala? Czy to są świece? Świece unoszą się nad ziemią. Latając do góry nogami, ich płomienie są tylko milimetry od ziemi. Halo, czemu moja postać, proszę się sama? Co to jest? No nie wiem, Żyrandol? Co? Coś odwala? Halo? Lisy i króliki, o mój Boże. Ta animacja. Gdzie ja jestem? Jak tu pięknie. Marvelous. Czy ty tak się ubrałaś na przyjęcie królowej diety? Pff. Ale to są jedyne ubrania, jakie posiadam. Ale to są jedyne ubrania, jakie posiadam. Boże, jak mogę to tak zjebać? Odcięta głowa jakiegoś pluszowego lisa. Okej. Baw się dobrze. Cześć, mogę pogadać z wami? Staram się jak najlepiej, żeby uszczęśliwić królową Jettę. Mam nadzieję, że jedno z nas zostanie wybrane jako najlepszy tancerz nocy. Życzę wam szczęścia. Dziękujemy, panienko. Jej. Temu wszyscy wyglądacie identycznie. Czemu ty tam siedzisz? Co ty powiedziałeś? Nie słyszę cię stamtąd. Pytam cię, czemu siedzisz tak daleko ode mnie? Pytasz mnie, czy chcę praktykować łyżwy? Nie, ty dyniu głowy, pytam cię, czemu siedzisz tak daleko i nie tutaj? Nie, ja nie lubię mojej wołowiny rzadkiej na średnim ogniu, wolę swoją bardziej. Nieważne. Okej, bawcie się dobrze. Co? Czy czujesz się dobrze? Czy dobrze? Czy ty mnie spytałeś, czy ja czuję się dobrze? Nigdy nie czułem się tak wolny w całym moim życiu. Naprawdę, mógłbym teraz latać, gdybyś wyrzuciła mnie z okna. Lepiej tego nie róbmy. Zastanawiam się, czy stanę się bardzo przystojnym księciem, jeśli dostanę pocałunek od ładnej dziewczyny. Jesteś ładna, co ty na to, żeby spróbować? W porządku. Co? Nawet nie daliście mi wyboru. What? Więc, czy coś się zmieniło? Nie, nie bardzo. Może to dlatego, że nie jesteś zakochana we mnie i tak dalej. Możliwe, nie poddawaj się, panie Dynio. Jezu, jaka ta gra jest miła. Zbyt miła na horror. Zaraz polecą głowy. Byłoby miło, gdyby dali mi zapisać. Czy jest gdzieś safe? Cholera. Utknęliśmy tu? Nie chcę tu być. Moim marzeniem było, że stać się sławnym pianistą. Czy myślisz, że mogę to zrobić? Oczywiście! Bez rąk. Nie widzę swego odbicia dalej. No cóż. To jest identyczne pianino, jakie miałem w domu. Zdobyliśmy Pumpkin Charm po raz kolejny. Zawsze się opłaca. Odcięta głowa pluszowego królika. Zaraz, Boże, znowu coś pominąłem. Ach, ty możesz mówić. Ach, oczywiście, że mogę. Chociaż to szkoda, że nie mogę już tańczyć. Co się stało? Nie masz ciała. To nie jest wesoła historia, panienko. Czy jesteś pewna, że chcesz usłyszeć? Jeśli to jest z tobą w porządku? Usiądź w takim razie. To może trochę potrwać. Oczywiście. W przeszłości pani Liz i ja byliśmy najlepszymi tancerkami w całym królestwie. My szybko staliśmy się ulubioną parą królowej i mogliśmy tańczyć dla niej każdego dnia. Ponieważ byliśmy gwiazdą każdego przyjęcia tańców. I byliśmy nawet zapraszani, żeby tańczyć z najbardziej ważnym przyjacielem królowej Jirette. Następna rzecz, jaką wiedziałam, to to, że wszyscy stali się zazdrosni. I naszego talentu również. Rozumiem. Pewnej nocy
Po jednym z największych przyjęć tanecznych naszej królowej zostaliśmy zaatakowane. Stałyśmy w jakimś tam przebieralni przez inne tancerki. Zaatakowane. Właściwie byłyśmy zbyt perfekcyjne i nie zostawiłyśmy im żadnej szansy, żeby być zauważonymi przez królową. To jest powód, dla którego oderwali nam resztę ciała. Ukryli nasze dłonie, zostawiając nasze głowy jedynie, żeśmy mogli obserwować, jak tańczą na naszym miejscu. To jest okropne. Oczywiście. Czy jest jakiś sposób, w jaki mogę wam pomóc? Wierzę, że nie jest zbyt wiele, co mogłabyś zrobić, panienko. Nie wiem, gdzie ukryli nasze ciała. Mogą być gdziekolwiek. Myślę, że będę w stanie zdobyć je dla was, pani króliku. Pan króliku. Panie króliku. Nieważne. Gdybyś mogła, ale jak planujesz to zrobić? Wierzę, że to jest warte spróbowania. Proszę, pozwól mi pomóc. Jesteś naprawdę miła, panienko. Czy mogę znać twoje imię? Przepraszam, pani królik. Wygląda na to, że nie znam własnego imienia. Ale definitywnie ci pomogę. I pani królik. Boże, flis. Dobra. Dziękuję, panienko, i proszę. Jeśli spotkasz ją, powiedz jej, że wszystko będzie okej. Możesz to zostawić. Mnie. Wszystko będzie okej. Wygląda na to, że śpi i nie powinna mi przeszkadzać. Okej. Mogę już stąd wyjść? Czemu? Co to było? Tak. O, proszę. Tak. O. A więc to by było na tyle na ten odcinek z Pocket Mirror. Jeśli chcecie kolejnych odcinków, to i tak je dostaniecie, więc nie musicie nic robić. Miłego dnia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!